Ja jestem naczelnym kawoszem. To jest mój podwładny. Chłopaki na wejściu do kuchni, tak? Piątek. Witam was bardzo serdecznie na 13 spotkanku neuroklubowym. Jeśli chodzi o 3 warsztaty, mam tutaj naczynie. Ja wam puszczam po prostu to. Niech sobie leci, wybieracie sobie jedną cyferkę, zapamiętajcie, kim jesteście. Grupa numer 1 zostaje ze mną i Mateuszem. Grupa numer 2 idzie sobie naprzeciwko do sali. Grupa numer 3 idzie sobie na samą górę do sali. Dobra, no to zaczynamy. Dzisiejszy warsztat ma nazwę Integracja Funkcjonalna. Będziemy głównie pracowali sobie nad miednicą i klatką piersiową. Na zintegrowaniu ich chcieliśmy to poruszyć właśnie z Patrykiem, jak do mnie dzwonił, jak sobie kmieliliśmy nad tym warsztatem. Takimi głównymi 3 jakościami, które chciałbym, żeby gdzieś tam z tyłu głowy były zapisane w trakcie tego warsztatu, to przede wszystkim uznanie i przyjęcie i zgoda na nasze ciało, takie jakie jest w danym momencie. Mamy taki punkt jak bodziec adaptacyjny. To jest taka stymulacja w sam raz, ale nie za bardzo. W sam raz, żeby nastąpiła adaptacja, ale nie za bardzo, żeby nie nastąpiło przeciążenie, tak? Żeby dojść do tego punktu, ale też po to, żeby wyhamować się, jak ktoś ma tendencję do przekraczania się, to też dla niego odwagą nie będzie jeszcze większe przekraczanie się i sprawczością. Będzie wyhamowanie się do tego punktu centralnego. Tego punktu sobie szukamy. Wiemy to do własnych możliwości. Szukamy tego środeczka. Miednica jest cały czas ustawiona równolegle. Tutaj tylko rotacja wewnętrzna. Jestem zachwycona tym, jak to zostało wytłumaczone, bo robiłam sobie te planki takie ściągane wiele razy i zawsze jakby coś mi tam brakowało, żeby zrozumieć, co ja mam zrobić z ustawieniem jeszcze swojego ciała. I bardzo też duży problem z przekazaniem na przykład trzeciej osobie, jak ona ma to zrobić, która na przykład jest w ogóle. Ona ledwo wiedzie, ma brzuch. Weszło, mam wrażenie, że pięknie. Tak mi się jakoś ustawiło to dobrze, że jestem zachwycona. Zdjęcie teraz na Europrojektu, to wszyscy podciągną koszulki. No, zaskoczyłam. Mój mózg w ogóle, jestem zmęczona psychicznie, w sensie, że na tylu rzeczach czasami trzeba się było skupić nagle i to niby trzymasz rękę w powietrzu, a twój mózg paruje, bo się na jeszcze piętę weź, a jeszcze coś tam, a jeszcze, a napij tu, a tego nie trzymasz, a weź tam, mówię, kurde. Kup się. O, ekstra, dobrze. Dzisiejsza praktyka też pokazała mi, co muszę włączyć do swojej praktyki, co wymijałam. I jakby myślę, że to też mi dużo da. Także dziękuję za tą obfitość tych ćwiczeń. Nie było ich dużo, ale były bardzo fajne, takie uzmysławiające właśnie o takim połączeniu tego wszystkiego. I w ogóle całych tych warsztatów, które się odbywają dzisiaj. Więc super, naprawdę świetna robota i dziękuję. Myślałeś, że śpię, a ja czuwam. Od pani dietetyk Marty, najlepsze. Pomidorki. Brawa latka. Niewiele osób wie, ale podobno jesteś małżeństwem. Tak mówią. Cuda morda bene. Będziesz to jeść? Kurczak, ryżyk, kreatyna. Robią z siebie. Dużego chłopaka. Tutaj też, samodzielnie sobie zrobił. Nie, kolega mi zrobił. Jaki kolega? Dobra. To jest taka atmosfera, jest tak gorąco. Jeszcze raz. Więcej gestykulacji. Trochę więcej, no. Trochę taka piękna atmosfera. Dobra, to jest generalnie Gucci. Podniesą od... Czy to był model? Ja nie. Nie, ale nie. Też ugra, no? Nie. Z Nabilem nie pogadasz. Już taki. Chcesz puknąć? Kamerę? Ma być dla was taka inspiracja, jakie możliwości niesie ze sobą aplikacja kodu ciała i pracy w koncepcji Bradley'a Nelsona. My weźmiemy jedną osobę na środek i ja zrobię terapię, pokażę jak wyszukiwać poszczególnych rzeczy. Całe to spotkanie neuroklubu to jest praca dla pola serca. Okay? I taki sam będzie nasz temat. Mogą nam wyjść właśnie tematy, jeśli chodzi o jakieś po prostu niezaleczone kanałowe tematy u pacjenta. Wtedy wiadomo, warto zdjąć ten stres, który jest powiązany, ale też powiedzieć pacjentowi, że fajnie jakby sobie poszedł do dentysty.
Mam różne osoby, które przychodzą, między innymi też takie osoby jak wy, czyli na przykład, które pracują z innymi ludźmi. Poprawia mi się praca z ludźmi, fajnie mi się testuje ludzi, lepiej mi się ciąga hipertonii i tak dalej. Różne takie, wiecie, bonusy, lepiej czuję rytm, różne rzeczy. I właśnie było tych osób na tyle dużo jakiś czas temu, że tak mówię, okej, dobra. I tak sobie zobaczymy, jaki jest wspólny mianownik tych tematów. Mimo tego, że punkty wyjścia są bardzo różne, tak, bo oni mają różne tematy. No i tym spukiem wyjścia okazało się, że skąd byśmy wchodzili, to nas skierowało w temat serducha. Wspaniali ludzie. Przede wszystkim super przyjaźnie, kontakty, ale dla mnie na przykład osobiście dużą wartością jest to, że za każdym razem jak przyjeżdżam tutaj na spotkania, na zjazd, to wyjeżdżam stąd zdrowszy. Wyjeżdżam stąd zdrowszy, wyjeżdżam stąd jako lepszy człowiek, jako lepszy terapeuta. Po prostu czuję, że to też daje moim zasobom. Kiedy się korzysta nie tylko w kontekście pracy z pacjentem, ale przede wszystkim jest ogromna korzyść osobista, bo wzrastasz. Jesteś terapeutą, to napędza cię to dalej do pracy i jakby raz, że wyciągasz dużo dla siebie, a dwa, że też dużo do pracy z innymi. Możesz sobie wyobrazić film bożonarodzeniowy, taki ze Stanów Zjednoczonych, nie? I tam jest taki kominek i najebane prezentów. Mogę przeklinać? No, jest tam bardzo dużo prezentów, w razie czego. Właśnie ten kominek i te prezenty to są ci ludzie tutaj. Tak bym powiedział. To jest to. To jest w ogóle ciekawa historia, bo kiedyś miałem tak, że pierwszy mój kontakt w ogóle z ludźmi z Neuroprojektu, obserwując przez internet, był taki na początku. Z jednej strony jakby jedna część ciała chciała, gdzieś mówiła idź spróbuj, poznaj, otwórz się i doświadcz czegoś nowego, a druga mówiła nie, bez sensu i tak dalej. Rok temu robiłem u Maćka AUN i robiłem nerw błędny. Jakoś tak wyszło, że po kursie poszedłem na spacer, z przypadku złapałem się z ludźmi. No i generalnie ten jeden wieczór, to jedno wyjście jakby dało mi bardzo dużo takiej fajnej społeczności, poczucia, że generalnie da się, są tu fajni ludzie, spoko, otwarci, nikt nikogo nie ocenia. Myślę, że w przeciągu roku, bo to było dokładnie rok temu, jestem już po trzech szkoleniach jakby tu z ekipą, poznaję coraz więcej osób, czuję się tu po prostu jak ryba w wodzie. Przez ten rok zrobiłem największy progres chyba w swojej karierze, że tak powiem, terapeutycznej i takiej osobistej, nie? Są to naprawdę tutaj tacy ludzie, którzy są nastawieni na rozwój i to jest wspaniałe i naprawdę polecam wszystkim spróbować, bo tutaj przyjechać i zobaczyć, jaka to jest energia. Jak... Przyjeżdżajcie tutaj, jest mega. Wszyscy mówią frędzel. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, jesteśmy na Neuroklubie, to mój kolega Norbert, jest z nami Szymon i prawdopodobnie 70 innych osób, których teraz nie widzicie. Jesteśmy po wszystkich warsztatach, zaraz zamówimy pyszną pizzunię. Pozdrawiam was serdecznie, zapraszam do następnego odcinka. Siemano.